Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć. U mnie za oknem dzisiaj nawet nie dżdż, ale po prostu pada. Dlatego mówię z mojej bazy, z mojego biureczka, na którym codziennie pracuję od poniedziałku do poniedziałku. Mamy dziś 21 czerwca i 21 czerwoną infografikę prowadzącą do kursu CCSIF, czyli Podstaw Wywiadu Bezpieczeństwa Biznesu, CSI, Corporate Security Intelligence. Tematem tej infografiki jest dzisiaj analiza finansowa i analiza ekonomiczno-techniczna. To jest kolejna bardzo ważna i niemal podstawowa umiejętność, może nie w samym biznesie, ale w analityce biznesowej. Ponownie kłania się tutaj umiejętność czytania przede wszystkim sprawozdań finansowych. Tyle, że w ostatnim odcinku to mówiłem głównie o czytaniu tych sprawozdań pod kątem ujawniania nieprawidłowości, jakichś takich rzeczy, które tam nie pasują, coś jest nie tak. Czyli mówiłem co do zasady o audycie śledczym. Audycie, który audytem nie jest, a jest kontrolą. O audycie śledczym to tylko nazwa. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o drugiej stronie medalu dotyczącego czytania sprawozdań finansowych, czyli właśnie o analizie finansowej i ekonomiczno-technicznej, bądź techniczno-ekonomicznej, to się zamiennie używa. Przepraszam. Zamiennie. No i jak to zwykle u mnie, zacznę od walki z wiatrakami, a w zasadzie to od wielkiego nieporozumienia. Może nie nieporozumienia, od wielkiego niezrozumienia. Niezrozumienia w biznesie. Czego? Otóż tego, że w wielu firmach stosujących analitykę, nie rozumie się jednej podstawowej prawdy. Analiza finansowa jest wzajemnie powiązana z analizą ekonomiczno-techniczną. To nie są dwa oddzielne rodzaje analiz, żyjące, będące względem siebie osobne, tak? Jedna wynika z drugiej, druga wynika z jednej. One muszą się przenikać, a zwykle tak się nie robi. I to jest właśnie dziwne. Jest tak, że wyniki finansowe stanowią odzwierciedlenie rezultatów, które osiągamy na poszczególnych odcinkach działalności firmy. Z kolei przyczyny kształtowania się tych wyników na określonym poziomie, one tkwią zarówno w stopniu wykorzystania zasobów firmy, jak i w otoczeniu firmy. No to już w samym tym, że są w zasobach, tak? To już widać, że analiza ekonomiczna, techniczna, jak najbardziej jest kompatybilna i jest jakby drugą częścią analizy finansowej, nie? No i smutna konstatacja jest taka, że wiele biznesów tego po prostu nie rozumie, w wielu biznesach się tego nie rozumie. Czym się zajmuje analiza finansowa? Jak nazwa wskazuje, oceną finansową tej strony działalności przedsiębiorstwa, która dotyczy nie tylko założeń, czyli przyszłości, planów, ale analizę stosuje się w stosunku do przeszłości, to znaczy, gdzie znajdujemy się obecnie w stosunku do tego, gdzie byliśmy, jak i do innych firm, do naszych konkurentów, kontrahentów często, ale zwykle chodzi o konkurentów. Musimy wiedzieć, jakie jest nasze położenie konkurencyjne. Oczywiście nie samą analizą finansową to zrobimy. Natomiast, zresztą o samym analizie konkurencyjnej na pewno będziemy jeszcze mówić, bo położenie konkurencyjne, mapowanie tego, wytyczanie, rozumienie, gdzie się znajdujemy jako firma, to będę o tym na pewno jeszcze opowiadał wielokrotnie, nawet jeżeli niekoniecznie w cyklu naszych infografik, bo ja nie pamiętam wszystkich infografik tematyki, to są, przypominam Ci, wybrane mikrozagadnienia. I to nie jest całość tego, co będzie na kursie CCSIF, ale na pewno o położeniu konkurencyjnym, o tym, że mapowaniu tego będziemy jeszcze rozmawiać i to zapewne wielokrotnie. Jakby nie patrzeć,
No jest to jedno z podstawowych, z najważniejszych, głównych celów wywiadu biznesowego. Także nie będę więcej tłumaczył. Chodzi, jak już mówiłem wielokrotnie, mały i zwajany. Się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było. Czyli powtórzę, analizę finansową, ona ją wykonujemy w stosunku do planów, w stosunku do przeszłości oraz w stosunku do innych podmiotów na rynku. Sama praktyczna wartość analizy zależy od ustalenia właściwych czynników, które wpływają na kondycję finansową biznesu, przedsiębiorstwa, firmy. Celem analizy finansowej, to może tak, rozdzielę analizę finansową i ekonomiczno-techniczną. Celem analizy finansowej jest przygotowanie informacji o wynikach działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. One umożliwiają poznanie i ocenę zjawisk gospodarczych, a następnie dzięki właśnie temu zrozumieniu, dzięki wiedzy, one pozwalają na opracowanie sposobów usprawnienia działalności przedsiębiorstwa, określenie ekonomiczno-finansowych skutków proponowanych decyzji. Bardzo istotne, ja przypominam, że konsekwencje w raporcie analitycznym, w raportowaniu analitycznym są niezbędne i bardzo, bardzo, bardzo istotne. Nasze decyzje wpływają przecież na kondycję finansową przedsiębiorstwa, a od kondycji finansowej przedsiębiorstwa zależy, czy ono istnieje, czy nie, cokolwiek byśmy innego robili. Co jest przedmiotem analizy finansowej? Otóż struktura aktywów, czyli struktura tego, co my jako biznes posiadamy, finansowanie naszego biznesu, płynność środków, to znaczy, czy my jesteśmy wypłacalni, czy nie, a także zysk, czyli analiza rentowności biznesu. To są takie cztery podstawowe zadania, które ma analiza finansowa. Treścią analizy finansowej są cyferki. Są cyferki, tak się wydaje, nie? I tak jest, bo to jest analiza ilościowa. Ale te cyferki to są wielkości, które są wyrażone w pieniądzu. Czyli stan majątkowo-kapitałowy w zasadzie, wyniki finansowe oraz ogólna sytuacja finansowa firmy. To są rzeczy, o których trzeba wiedzieć, żeby nas nie zaskoczyło coś niewłaściwego, a czymś niewłaściwym jest po prostu utrata płynności. Podstawowymi narzędziami analizy finansowej są wskaźniki. Skoro jest to analiza ilościowa, no to wskaźniki są podstawowymi narzędziami analizy finansowej. Za pomocą, nas bardziej interesuje nie sam wskaźnik, nie same te wskaźniki, ich wyniki, tylko relacje tych wskaźników do przyjętych przez nas wzorców. Wzorce, które przyjmujemy, to są wzorce chociażby, jeżeli odnosimy się tak do planów, do przeszłości lub do konkurentów. Mając wzorce, wiemy, co oznaczają nasze wskaźniki, nasze wyniki, jak wygląda, jaka jest wiedza o tym wycinku badanego zjawiska. Natomiast analiza ekonomiczna, techniczna, ona jest oparta na innych wielkościach, na wielkościach wyrażonych rzeczowo lub osobowo. I jest jedynie uzupełniająco wzbogacana pojęciami finansowymi. Nas interesuje w analizie ekonomiczno-technicznej ilość, przede wszystkim ilość czasu, ilość zapasów, ilość produkcji, no wielkości naprawdę różne, jak to w analizie analizować można wszystko. Niemniej jednak chodzi o to, że wyrażamy to rzeczowo lub osobowo. To chyba tak najprościej wyjaśnić, o co chodzi, i chyba tak to widać, dlaczego analiza ekonomiczno-techniczna jest powiązana z analizą finansową. Każdy proces analityczny, on składa się zasadniczo z dwóch części. Część pierwsza to wstępny pomiar badanego zjawiska i jego ocena, a drugi to badania przyczynowo-skutkowe. I w każdej z tych części
stosujemy właściwe tej części metody analizy. Metod jest naprawdę dużo, wybór jest ogromny, wiedza, którą trzeba posiąść, jeśli chodzi o bycie analitykiem finansowym, ekonomiczno-technicznym, przepraszam, jest duża, fascynująca, wbrew pozorom, fascynująca. I o tym to jest na szkoleniach, na kursach. Dzisiaj ja nie będę szczególnie przeładowywał Cię informacjami na ten temat. Co jeszcze? Właśnie. Jeśli mówimy o analizie finansowej, analizie ekonomiczno-technicznej, to bardzo, ale to bardzo istotne jest, aby pilnować kilka istotnych, najważniejszych wartości, jeśli chodzi o stan majątkowy, stan finansowy firmy. Przede wszystkim poprzez analizę finansową i ekonomiczno-techniczną musimy pilnować progu rentowności. Musimy wiedzieć, kiedy mamy zysk, a kiedy działania przynoszą straty. To jest banalne stwierdzenie, a jednocześnie okazuje się, że biznesowo często, najprostszy przykład, obsługujemy klientów, którzy przynoszą nam straty tak naprawdę i tymi klientami zajmować się nie powinniśmy. Ktoś mi wysusza usta bardzo. Więc tak, musimy pilnować progu rentowności, musimy pilnować dźwigni operacyjnej, zwanej wspomaganiem operacyjnym, dźwigni finansowej i w końcu musimy pilnować również ryzyka operacyjnego i ryzyka finansowego. Tych pięciu wielkości pilnujemy. Do tego tak naprawdę służy nasza analiza finansowa. No to teraz może wiesz już, do czego służy analiza finansowa i ekonomiczna, techniczna, ale pytanie, po co nam ta cała wiedza? Tak? Po co nam ta cała wiedza wynikająca z tej analityki? Po co nam wiedza o tych progach rentowności, o tym wszystkim? Otóż to wszystko jest po to, aby realizować cele strategiczne. Po prostu musimy wybrać odpowiednie miary naszych osiągnięć, połączyć je z procesami w firmie, planowanymi na każdym poziomie, strategicznym, taktycznym, operacyjnym i w ten sposób wytyczyć kierunki poszczególnych działań, czyli decydowanie strategiczne, taktyczne, a przede wszystkim operacyjne. I co do zasady, pilnujemy przychodów i pilnujemy kosztów. I jeszcze jedno, ale to już chyba pamiętasz. Powiem tylko hasłowo. Analiza, synteza, diagnoza i prognoza. No i to tyle, jeśli byłoby na temat analizy finansowej i ekonomiczno-technicznej. Reszta to są po prostu szczegóły. Szczegóły, których można się nauczyć. Zresztą to wszystko może brzmi nieco skomplikowanie, ale to są proste sprawy. Tego wszystkiego można się nauczyć od podstaw. A podstawy już na kursie podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence, na które bardzo, ale to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Dzisiaj, poniedziałek, akumulatory naładowane, ruszamy w bój i bierzemy się za pracę, ja mam jej dużo, zapewne u Ciebie jest podobnie. Na szczęście przez weekend udało się podładować wszystko do 100%. To wystarczy, żeby dociągnąć do następnej niedzieli. Życzę miłego dnia. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!